Kocham ten kanał. Była pizzunia, teraz jagodzianeczki. No kurde, coś niesamowitego. Nowość. Sos Jagoda. Tylko na wksklep.pl. Blueberry Pancake. Siemanko, witamy wszystkich w naszej kuchni. I dzisiaj zrobimy taki smakołyk. I to są jagodzianki. Bardzo mocno odchudzone z proteinowym nadzieniem. I tak, tutaj jest nadzienie w środku proteinowe, ale z dodatkiem nowości, która się pojawiła na wksklepie, czyli sos jagodowy, który nas zainspirował do stworzenia jagodzianek, bo słuchajcie, jego zapach, ja się już nim zachwycałam podczas wykonywania, ale to jest coś niesamowitego. Gdzieś na dole albo tutaj w karcie pojawia się link do tego sosu. Słuchajcie, jeśli lubicie jagody, w ogóle owoce leśne, czy w ogóle owoce, bardzo polecam. Ale dobra, przechodząc do przepisu. Jagodzianki są bardzo mocno odchudzone, ale są przy tym bardzo proste do zrobienia, czyli tak jak wszystkie nasze przepisy. I są naprawdę bardzo pyszne, ale no nic więcej nie mówię. Na końcu zobaczycie po prostu po zrobieniu test smaku. Zapraszamy na przepis. Dobra, i przygotowanie drożdżówek zaczynamy od wsypania mąki. Ja już to zrobiłam. 250 g mąki pszennej tortowej albo wrocławskiej. Akurat użyłam wrocławskiej, bo jestem z Wrocławia, więc wrocławskiej. Do tego wbijamy jedno jajko. Dodajemy 120 g mleka, ja używam odchudzonego. 35 g oliwy. Może być 30, może być 40 na oko. Ja dam po prostu 4 płaskie łyżki. Może być też inny rodzaj tłuszczu, właśnie płynnego. Ja najbardziej lubię na oliwie. Do tego dodajemy słodzidło. Może być zwykły cukier, może być cukier puder. Ja używam słodzi, który rozpuściłam w gorącej wodzie, w bardzo niewielkiej ilości, żeby już nie rozrzedzać tego ciasta. I tutaj jest około 30 tabletek, ale jak wolicie słodsze, możecie dać więcej słodzików. Nie polecam jedynie używać ksylitolu w dużych ilościach, no bo ksylitol może problemy żołądkowe powodować. 5 g suchych drożdży, moje opakowanie ma 8 g, więc prawie całe dosypuję. I szczypta soli. Ja przygotowanie takich właśnie ciast zawsze zaczynam od rozmieszania całości łyżką. Ale i tak będziemy musieli mocno ubrudzić ręce, bo od razu mówię, że to ciasto będzie dosyć klejące. Ale ono takie właśnie ma być. Ja już wiele razy robiłam drożdżówki, czy właśnie jagodzianki, czy bułeczki słodkie z takiego lub bardzo podobnego przepisu i zawsze to ciasto mnie martwi, czy wyjdzie. I zawsze wychodzi, także to już jest mój sprawdzony sposób. Dobra, i teraz już wstępnie całość połączyłam łyżką. Zwilżę dłonie i będę po prostu zagniatać już rękami. I żeby sobie jeszcze ułatwić, zawsze dosypuję troszkę mąki. Przyznam Wam, że najczęściej tą część pieczenia drożdżówek, jagodzianek, wszelkich bułeczek wykonuje u nas w domu Robert, ale że on teraz ma spotkanie, to zrobię mu taką niespodziankę i upieczemy jagodzianki. Dobra, ciasto mamy zagniecione i teraz pod ściereczkę chowamy. Szczelnie będziemy tutaj je zawijać i odstawiamy w ciepłe miejsce na około 1,5-2 godzinki, żeby wyrosło. Dobra, w międzyczasie robimy nasze nadzienie i tutaj dam 120 g twarogu chudego i ociupinkę wody, troszkę słodzików, chyba dokładnie 4 tabletki pokruszone. Całość ugniatam widelcem. No i że to będą jagodzianki, no to oczywiście smak jagodowy potrzebujemy i do tego wykorzystamy nowy sos, który pojawi się właśnie dzisiaj na wksklepie i to jest sos jagodowy. On jest przecudowny, uwielbiam go, słuchajcie, on tak pachnie. No naprawdę jest niesamowity. Możesz powiedzieć, wiesz, zza kamery. Faktycznie, intensywnie bardzo pachnie. Tak. No. Naturalnie bardzo. Cudowny. I dodaję go do naszej masy serkowej. Dodam takie jagodzianki z sosem
jagodowym, ale właśnie takim serowym. Będą bardzo delikatne w smaku. Dobra, całość mieszam. Wygląda to prześlicznie. I do tego, do tej masy serkowej, dodaję rozpuszczoną żelatynę. Ja już przed chwileczką ją sobie rozpuściłam. Tutaj jest 5 gramów żelatyny, no tak na oko łyżce wody. I tak przygotowaną żelatyną dolewam do naszej masy. W naprawdę niewielkiej ilości wody ją rozpuściłam, żeby już nie rozrzedzać za bardzo tej masy naszej. I tak przygotowaną masę odkładamy do lodówki na około 20 minut, na czas, kiedy po prostu teraz się zajmiemy już ciastem, ugniataniem i zobaczymy, co będzie z tym. No dobra, i nasze ciacho po 2 godzinach już pięknie wyrosło. I najlepiej by teraz było zrobić to na stolnicy, co teraz będziemy robić, ale że tutaj stolnicy nie mamy, no to ciasto będę wykładać na umyty blat po prostu. Tak, dobrze jest umyty. Wysypuję odrobinkę mąki, żeby ono mi się nie przyczepiało. I przekładam ciacho na blat. To jest bardzo ciężkie. Tą naszą masę jeszcze obsypuję dodatkowo mąką. Przechodzę do wałka. I to jest wałek stworzony na potrzeby tego filmu. Słuchajcie, dostaliśmy od Roberta i Rafał Przycuł taką tubę. I właśnie w ten sposób powstał nasz wałek. Także tutaj mieliśmy jeszcze docinanie, to widzicie, ale jest no idealny. No, idealna długość dla mnie. I widzicie, po to właśnie podsypuję tutaj ciacho mąką, żeby ono mi się tak do tego wałka nie kleiło. Jest bardzo delikatne, ale jest plastyczne, więc nie powinniście mieć problemów z pracą. I mniej więcej rozwałkowuję na kształt prostokąta. Tak mi się teraz przypomniało, że kiedyś bardzo nie lubiłam robić w sumie nic z ciasta drożdżowego, bo ciasto drożdżowe jest takie czasami wymagające, wiecie, humorzaste. Raz się uda, a raz nie, mam wrażenie. Ale po prostu teraz do tego tak podchodzę, że nie musi być idealnie i nawet jak ono albo nie wyrośnie idealnie, albo nie uformuje się idealnie, to nic nie szkodzi, bo taki jest po prostu jego urok, że zależnie, od bardzo wielu czynników zależy to, czy ono się uda, czy w ogóle jak wyjdzie. Także jeśli nie macie doświadczenia takiego z ciastem drożdżowym, albo się po prostu stresujecie, że coś może nie pójść, to tak, może nie pójść, ale to zawsze może coś nie pójść, więc śmiało testujcie ten nasz przepis, nawet jeśli za ciastem drożdżowym aż tak nie przepadacie. Dobra, teraz dzielimy nasze ciasto na 4 takie blaty, ale tak naprawdę możecie to zrobić w jakiej formie będzie Wam wygodniej. To jest moja propozycja, w jaki sposób możemy je pozawijać, ale zróbcie to jak uważacie. Wyciągnęłam też naszą masę, minęło około 20 minut, jak włożyliśmy ją do lodówki, ona już jest dużo gęstsza, ta żelatyna przyjemnie ją zagęściła, ale jakby nie jest to konsystencja galaretki wciąż. Ja taką, za taką konsystencją galaretowatą, obślizgłą, nie przypadam, więc właśnie chciałam tylko delikatnie zagęścić. I słuchajcie, teraz nakładamy ten krem na jednym boku ciasta. No tak mniej więcej dzielę, że to jest 1/4 naszego kremu. Tutaj naprawdę możemy kombinować. I słuchajcie, zawijamy. Ja nie daję zbyt dużo masy, bo wiem, że ona później po prostu lubi sobie wypłynąć, więc zrobimy takie mniejsze te drożdżówki, a po prostu będziemy mieć ich troszkę więcej. A dla nas akurat jest to lepsza forma, bo więcej też osób mamy w firmie do poczęstowania. No i układamy na razie te mniejsze. Blaszkę wyłożyłam papierem do pieczenia i natłuściłam. I z drugiej strony, na drugim placie właściwie, robię po prostu to samo.
widzicie, ona tutaj trochę tego sera wypływa, ale to nie jest przeszkoda. On się zapiecze, a po prostu one naprawdę nie muszą być perfekcyjne i nie nastawiajcie się na to. Po prostu mają być jak najsmaczniejsze. I słuchajcie, ten ostatni kawałek jeszcze raz rozwałkowałam i zrobiłam z niego takie, powiedzmy, kółeczko, które teraz także podzielę na 4 części. Okej. I zawinę je trochę jak rogaliki. Kół zawijania rogalików jest na pewno 5 milionów na tym świecie, ale ja je zrobię w taki sposób, jak robię po prostu rogaliki w swoim domu. U mnie się zawsze tak robi rogaliki i chyc na blaszkę. Albo tak. No dobra, i nasze bułeczki, rogaliki jagodowe odstawiamy jeszcze na około 15-20 minut, macie więcej czasu, nawet na godzinę, żeby ponownie sobie jeszcze wyrosły. Dobra, u nas tak naprawdę minęło jakoś 2 godziny, bo po drodze jeszcze nagrywaliśmy inny materiał, ale wystarczy, jak przytrzymacie bułeczki jeszcze pół godziny, godzinkę i już Wam pokazuję, jak one wyrosły. Zobaczcie, wydawało się, że dajemy mało masy serowej do środka, a ona naprawdę, jeszcze jak bułeczki będą rosnąć, jeszcze się rozleje troszeczkę, ale to nic nie przeszkadza, no to one będą dzięki temu jeszcze lepsze i teraz wstawiamy je do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 25 minut. Robimy test smaku. Obok mnie siedzi z tej strony Rafał, z tej strony Robert, jest RR, więc teraz testujemy. To jest ta specjalna, co nie? Możesz coś o niej jeszcze powiedzieć. Zrobiliśmy jedną specjalną, bez nadzienia serkowego, tylko z nadzieniem jedynie z samego sosu. I wyszła, także jak nie chcecie używać twarogu, chcecie mieć bardzo mocno intensywny jagodowy smak, no to możecie użyć. Dobra, ja też spróbuję, bo już mi ślinka cieknie. Wiedziałem, że smaczne wyjdą. Jest naprawdę jagodowe. Czuć takie mocne jagody. Ale to ciasto też jest super. Kocham ten kanał. Była pizzunia, teraz jagodzianeczki. No kurde, coś niesamowitego. I zawsze wychodzą bardzo smaczne te przepisy. Rafał, ty chyba też najbardziej na kanał kuchni lubisz nagrywać. No pewnie, bo ja nagrywam później wszystko testuję. Nie ma czegoś takiego, że coś nagrywamy i wychodzi jakieś słabe i mówimy na siłę, że dobre. Potwierdzę. Dobre rzeczy nam wychodzą i zajebiste to jest. Uwielbiam to. No. Nic więcej nie mogę dodać. Nie chcę być nieskromna, ale są przepyszne. To dziękuję Wam bardzo, chłopaki, za test smaku. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, drodzy widzowie, za oglądanie. Widzimy się niedługo na kanale Kuchnia Łuka. Dziękujemy bardzo za uwagę i rośnijcie duzi.